Adres syna Paliona. To właśnie to dostaliśmy w ostatnim odcinku od Lucyfera. Zadzwoniłem do Dave'a i umówiłem się z nim na spotkanie po to, żeby właśnie pojechać na dany adres i sprawdzić, czy syn Paliona faktycznie w tamtym miejscu mieszka. Ja już jestem po całym zdarzeniu, więc odsyłam was na kanał Dave'a, gdzie dzisiaj o godzinie 19 był odcinek właśnie z całego tego zdarzenia, jak jechaliśmy na dany adres. Ale uznałem, że powinniśmy złapać syna Paliona w Minecraft, tak żeby móc go tutaj przepytać, żeby móc jakoś, nie wiem, żeby go złapać czy coś, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy pułapkę na syna Paliona. Pomyślicie, dlaczego pułapka na syna Paliona? Przecież walczyliśmy z Lucyferem i tak dalej, a teraz nagle chcemy łapać syna Paliona. Chcemy, ponieważ nie wiemy, kto to jest totalnie i trzeba go zdobyć i trzeba wyciągnąć z niego wszystko, więc po prostu musimy złapać go w odpowiednią pułapkę. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tu się dzieje. A odcinki są tutaj codziennie o 19:19. Przypomnę tylko, że na kanale Szczypson Plus są odcinki codziennie z Robloxa. Dzisiaj również był odcinek, więc zachęcam, wbijcie, link jest oczywiście w opisie. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Przygotowałem najlepszą pułapkę, jaką możemy mieć w ogóle na syna Paliona. Ona jest najlepsza zdecydowanie, ponieważ zamkniemy go w odpowiednim pomieszczeniu, z którego on nie będzie mógł wyjść, a to pomieszczenie będzie ukryte nigdzie indziej jak pod jego domkiem, z tego powodu, że tam będzie najłatwiej go, złapać go w jakąkolwiek pułapkę, więc uznałem, że właśnie w tamtym miejscu powinniśmy coś takiego zrobić. Ja już, jak widzicie, lecę tutaj w stronę domku syna Paliona, ponieważ zaraz wam to pokażę. Przygotowałem to wszystko, ale jeszcze nie zbudowałem. Postanowiłem, że całą pułapkę, całe jej działanie przedstawię wam na odcinku i razem z wami je opatentuję. Ja mniej więcej wiem, co potrzebuję do takich mechanizmów, bo się troszkę tymi mechanizmami bawiłem w Minecrafcie, ale prawda, no nie wiem, czy to będzie działać za pierwszym razem, to wszystko będziemy testować. Jak widzicie, w tym miejscu mam skrzynkę i ukryłem ją tutaj z tego powodu, że raczej nikt by jej nie znalazł, a nie chciałem tych itemów wnosić od siebie z domu, tylko już chciałem mieć je typowo pod domkiem syna Paliona. Tu sobie je przygotowałem. Jak widzicie, mamy tu wszystko, co jest potrzebne do danej pułapki, którą musimy zrobić. Jeszcze przygotowałem miejsce. Przygotowałem miejsce na tą pułapkę i zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Na razie tych itemów jeszcze nie biorę, ponieważ pułapka będzie w tym miejscu, patrzcie. Rozwalamy te dwa bloki, nawet trzy, i mamy drzwi. I te drzwi prowadzą tutaj do miejsca, w którym będzie ta cała pułapka. Tu będą pistony, które będą się przesuwać i tu w ogóle zrobiłem miejsce już całe na to, więc już jakby ja wiem, jak ten mechanizm ma działać, więc raczej zrobimy go za pierwszym razem od razu, ale no może się coś pomylić też. W każdym razie ja muszę tutaj zabrać jakieś rzeczy, które będą mi potrzebne do tego, żeby tutaj móc wypłynąć stąd, więc jakby tu rozleję tą wodę. Jak widzicie, tam jest, no nawet teraz mogę zejść, jak już spłynęła woda. Tutaj mamy specjalne pomieszczenie, w którym syn Paliona zostanie uwięziony, jeżeli wpadnie do tej pułapki. To myślę, że jest najlepsze miejsce, no bo nie ma żadnych okien, on stąd tak szybko nie wyjdzie, tym bardziej, że tam mechanizm się zamknie, więc nawet jakby wyszedł tutaj w ten sposób, to nie ma szans, bo ten mechanizm po prostu tutaj tej wody i tak nie będzie, jakby tutaj w tym miejscu w ogóle będzie rozlana lawa, którą tam mam przygotowaną w tym, więc to totalnie na spokojnie. Tą wodę za to wykorzystamy tam na dole, żeby on mógł jakby, żeby nie zginął po prostu, nie? Żeby po prostu się od razu, że tak to ujmę, ochłodził w tej wodzie. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie weźmy sobie te rzeczy, ponieważ będziemy potrzebować to teraz, żeby zrobić właśnie ten mechanizm. Może na początek zacznijmy od pistonów. Czemu ja mam tylko jeden piston? O nie, zostawiłem chyba na chacie więcej pistonów. Dobra, muszę pójść na chatę i przynieść ich więcej. Dobra, robię cięcie, zaraz jesteśmy z powrotem. Dobra, widzowie, jestem już z powrotem, mam 7 pistonów, tyle tam znalazłem u siebie na chacie. To powinno nam wystarczyć w zupełności, więc jakby wezmę sobie to, wezmę to, wezmę to, bo to nam będzie potrzebne bardzo do właśnie tej pułapki. Więc tak, uwaga, pistony, które muszą być postawione, to są tu, tu, tu i tu. Tak, tak by wychodziło. Jeszcze jeden musi być tu postawiony, więc już go też postawmy tu, ponieważ będziemy sobie wychodzić tutaj górą. I teraz tak, tu stawiamy te repeatery, które będą potrzebne, jakby ja tu potrzebuję światła, więc może postawmy... Nie to. Postawmy tutaj takie pochodnie, żeby tu po prostu było trochę jaśniej. I teraz tak, to musimy tutaj połączyć razem ten mechanizm z tym, co tutaj będzie, tylko tu jeszcze bym tak może postawił jakiś jeden repeater jeszcze, żeby wzmocnić ten sygnał. Coś takiego. I teraz, jak dobrze pamiętam, to tutaj, nie chcę nic rozwalać, bo nie mam silktarza na tym, tu będzie skrzynienia pułapka, czekajcie, ja wezmę ją już od razu, żeby ją tutaj wstawić, żeby to, żeby przed, o nie, kurczę, już myślałem, że mi ucieknie ta pochodnia, a to cenne są pochodnie. Dobra, mamy skrzynię pułapkę i ta skrzynia pułapka właśnie będzie na samym końcu tego, tutaj, w tym miejscu, okej. I teraz tak, ważne pytanie, czy to będzie działać, tu musimy dać to. Więc to się teraz wypycha, tak jakby, wiecie, o co chodzi. I teraz jak ja otworzę tą skrzynkę, tak, to się chowa. I w ten sposób właśnie ta pułapka będzie działać. Czyli mechanizm działa za pierwszy razem, teraz go trzeba tylko jakby zamontować tutaj. Więc ja tą wodę już zabiorę z tego miejsca. Mamy za dużo tych rzeczy w sumie, jak tak teraz patrzę. Mamy, za dużo ich przygotowałem. No ale to nie wiedziałem, ile mi tutaj będzie trzeba dokładnie. Zrobiłem to tak poglądowo. Ale pistonów, no, o nie! Najgorzej.
Najgorzej, bo tam nie ma możliwości takiego podskoczenia łatwo. Dobra, tu wyjdźmy do góry i weźmy tą wodę, okej. I teraz możemy zamurować to całym tym stołem. Nie, ta pochodnia, chodź tu! Złapałem ją? Nie złapałem jej chyba, no nie, dobra, trudno, nieważne. Wróćmy z powrotem, straciliśmy pochodnię. No, trudno, czasem bywają ofiary. Ej, co jest, nie mogę wypłynąć? No, wypływaj! Dobra, udało się. Bierzemy w takim razie stona. Chociaż najpierw to bym wziął chyba tą lawę, rozlał tam na dole, tak mi się wydaje, ponieważ musimy przygotować ten dół, żeby tam można było spadać. Więc uwaga, robimy teraz tak, schodzimy tutaj na dół. Ała, dokładnie, w to miejsce. I teraz tak, musimy przygotować tutaj, w tym miejscu. Muszę rozwalić jakby te bloki obsydianu, żeby móc tutaj wlać tą wodę. Ja mam tylko jedno wiadro wody, więc to jest trochę, no, lipa. Ale przydałoby się tu zrobić jakieś źródło nieskończonej wody, czy czegoś tego typu. Tylko, że, no, tak jak mówię, jest lipa, bo mam tylko jedno wiadro wody. Ale to czekajcie, zrobimy sobie tak. Rozleję tu tą wodę. A nie mogę rozleć jej tutaj, bo ja muszę przecież stąd wyjść jakoś. Dobra, wyjdźmy stąd w ten sposób. Okej, rozlewamy tą wodę, dobra, super. Tutaj na szczęście mamy obok wodę, więc ją, o, szybko sobie ogarniemy stąd wodę. O nie, zepsułem to. Okej, naprawiłem. Niestety mamy kobla, no ale mamy sporo tego stona, więc wystarczy. Mamy te dwa wiadra wody, więc teraz zejdźmy tam na dół. I potrzebujemy teraz tak. Czy jak ja tu rozleję wodę i tu rozleję drugą wodę, to czy to już zrobi nam się nieskończone źródło wody? Chyba tak. Tak, mamy nieskończone źródło wody, dobra, super. I teraz możemy wyjść do góry, bo musimy rozlać tutaj tą lawę jakoś, tylko... Właściwie, kurczę, nie wiem jak to ogarnąć. Czy mi się rozwali ten mechanizm teraz właśnie, bo ja źle postawiłem tą wodę? O nie, dobra, nie rozwalił się na szczęście. Tylko jak ja tam mam postawić teraz lawę, żeby to miało ręce i nogi? Żeby ta lawa nie zniknęła? Kurczę, ej, to jest ciężkie, przyznam wam szczerze. Bo stamtąd nie ma innego wyjścia, jak już się tam wpadnie, to jest koniec. Więc może ja najpierw to zamuruję w ten sposób. Sprawdźmy działanie tego w ogóle, bo jestem ciekaw, czy to działa odpowiednio. Tak. Wow, już myślałem, że tutaj coś zamknąłem, nie tak. Ale weźmy tą pochodnię też tu postawmy, żeby tutaj było trochę jaśniej. I teraz tak, tu ten blok jeszcze nie działa. Czy ja sięgnę tą skrzynkę stąd? Nie sięgnę, okej, dobra, czyli jest okej. Jak ja stanę tutaj całkiem na krawędzi... Okej, jak się stanie na całkowitej krawędzi, to się nie spada na dół, więc... ale mamy mechanizm działający, więc to jest najważniejsze. I teraz tak... dobra, zejdę na dół po prostu. Czyli tu ktoś przychodzi, otwiera tą skrzynkę, spada na dół. No i tu będzie ta lawa, więc rozlejmy ją w tym miejscu właśnie. Ponieważ ona tu musi być po prostu. Ale musimy ogarnąć stąd jakieś wyjście ewakuacyjne, więc po prostu wyjdziemy tędy. No i to jest taki najlepszy sposób, jaki może być chyba, żeby po prostu tędy się wydostać stąd. Tylko nie wiem, gdzie ja się wykopię totalnie. Może wykopmy się do góry. O, tu już jest ziemia. O kurde, piasek. To nie tak miało wyglądać. Dobra, wyjdźmy w takim razie tutaj do góry. Nie mam łopaty, no mam łopatę, co ja robię. O, okej, udało się rozlać tą wodę. Dobra, super. I teraz, czy mi wypadł... Aha, mi powinno wypaść to. Nie, gadaj, że mi nie wypadło. Slick też nie działa na to, no ale dobra, zrobimy tak. Okej, czyli mamy to zrobione. Możemy teraz sobie posegregować to jakoś, bo mam syf w tym ekwipunku, a ja najbardziej w świecie nie lubię mieć syfu w ekwipunku. To jest najgorsza rzecz na świecie. No i mamy pułapkę gotową, słuchajcie, w tym momencie. To już jest tak naprawdę wszystko, bo już więcej nie musimy tutaj nic robić. Pułapka działa. Jak ją zauważy syn Paliona, to powinien tutaj wejść, sprawdzić, o co w tym chodzi i złapać się w tą pułapkę. I wtedy nie powinien stamtąd już się móc wydostać. Jakby tu jest jedyne wyjście takie, ale wątpię, żeby akurat tam rozkopał tamten andezyt, żeby móc znaleźć to miejsce. Więc mamy przygotowaną na niego pułapkę. Ja zabieram stąd tą skrzynkę, żeby tu nie było dowodów na to, że tu cokolwiek było planowane. No i mamy perfekcyjną pułapkę raz napaliona gotową. I teraz nic, tylko czekać, aż się w nią złapie. To już jest, teraz już jak to się mówi, trzeba pozostawić wszystko na próbę czasu. No i stanie się, co się ma stać. A ja wam tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Może uda nam się złapać syna Paliona właśnie w tą pułapkę. Byłoby mega, mega dobrze. A ja wam dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdro. Pa, pa.